To była też Prowansja? W środku? Też. Trochę Prowansja, trochę Francja, trochę Włochy, tak. Wszystko. Niderlandy. Niderlandy, tak. To widać po tym herbie. Flandry. Zieleń domowa. Kuchnia. Też w takim stylu lekko południowym. Ale widok piękny. Widok polski bardzo. Żyrandol czeski. Taka zdzieranina, izba pamięci troszeczkę. To nie jest to tak zwana dessa czy sklep z antykami, ale izba pamięci, bo każdy meber ma swoją historię, każda rzecz coś niesie. Dlatego my lubimy stare meble, bo to nie my jesteśmy pierwsi. Nie pierwsi siedzimy na tym krześle, nie pierwsi siedzimy w tym fotelu, jemy przy tym stole i tak dalej, i tak dalej. To wszystkie odziedziczone, czy jakie Państwo zbierają? W większości odziedziczone, ale też takie znajdywane na targach staroci, ale też z jakąś historią przeważnie. To jest Pegas po moim przyjacielu, zresztą synu Leszka Proroka i Marii Prorokowej, którą żeśmy się zajmowali, traktowali jak mamy, i to jest dla mnie właśnie między innymi symbol, że poezja może uratować świat. To taki mój fiołek. To mi po nim zostało. Po lewej stronie jest pracownia i jest pokój taki gościnny, ale to też jest kolejne Mietka biuro. Ulubione lektury. Peter Mayl to o psie. Bardzo piękna książka i to fantastyczne listy z Rosji. To jest XIX wiek. Alfons de Custine, baron chyba, czy markiz? Markiz Astolf de Custine. A to dzisiaj jest tak aktualne, do dzisiaj strasznie natura i tak dalej. To są jakieś fragmenty i tu rzeźby mojego przyjaciela, którego sztuką chciałem handlować, jego brata malarstwem, ale Aleksander de Fontaine. Ta rzeźba, o proszę bardzo, ona się nazywa Wstyd. A tutaj żona kazała oprawić plakaty. Chodź, Unia, bo to ty kazałaś. Bo moja miłość własna nie jest aż tak wielka. Ale to jest plakat do wspomnienia z młodości. Bo ja bardzo dobrze zaczynałem. To pierwsze filmy? Tak, pierwsze filmy i naprawdę świetnie zaczynałem, ale potem się troszkę pogubiłem chyba. Albo zadziałał jakiś element destrukcyjny, ale też nie miałem mistrza, który by mnie prowadził. Także że to nie umiałem się poruszać w środowisku. Ale to piękny film jest naprawdę. Jak będzie w kolejce narzekających moje miejsce na końcu. Zawsze jest mały książę. W każdej mojej bibliotece jest przynajmniej jeden egzemplarz Małego Księcia. Proszę bardzo. Musi być pod ręką zawsze? Tak. Tak, tu jest, proszę bardzo, Mały Książę. Tu jest Małe Książę, drugie, jakieś inne wydanie. No tak. Dobrze, tylko proszę, w jednym języku, bo normalnie jest w dwóch językach. Tutaj taka bzdura, etyka po prostu. Konstanty Stanisławski, to tak. Nie wiem, czy młodzi aktorzy jeszcze wiedzą, że coś takiego istnieje. Między innymi są takie rozdziały, może nie w etyce, jak się posługiwać kostiumem, jak dbać o kostium, jak traktować starszych kolegów i tak dalej. Takimi, jak mówią w Poznaniu, pierdołami się wtedy też zajmowano. Małego Księcia. A pan to wtedy doceniał? Tak. Czy też miał pan to w nosie? Nie. Jak młodzi? Nie. Ja byłem podawany za przykład. Także, że na przykład się kłaniam, jak byłem w Teatrze Narodowym, to starsze nestorki się skarżyły, że się młodzież im nie kłania, z wyjątkiem pana Hryniewicza. To są moi rodzice. Ślub w Kołomyi w 1931 roku, 11 lipca. Tutaj jestem ja, taki mały, dobrze zapowiadający się właśnie grubasek. Miałem 5,5 kg, jak się urodziłem, także jak tam miałem czas, że byłem chudy bardzo, to się wszyscy dziwili. To jest mój kod genetyczny, więc całe moje życie było walką z tym. To jest Ewunia już tu, a to Ewunia z Matyldą. No to jest książka o Stanisławie Barei, oczywiście, gdzie napisano, że tam ktoś inny miał zagrać rolę w Zmiennikach, a zagrał Mieczysław Hryniewicz. Cholera. I to prawda? Nie wiem, tak samo na wspólnej. Ja zawsze opowiadam anegdotę, drugiemu reżyserowi to przypominam, że tak właściwie mnie powitał na wspólnej. Tylu dobrych aktorów starało się o tę rolę, a ciebie wybrali. Kto zaprasza do warsztatu? To tu się pan realizuje poza ogrodnictwem? No tak. Ten stół wygląda na historyczny. To jest stół przywieziony przez mamę, ponieważ był w niewoli w czasie wojny.
w Niemczech i mama go ostatnim transportem wyjeżdżała ze wschodu. Ale to ojciec był stolarzem? Tak, mieszkaliśmy w Kołomyi i ojciec i mama zabrała to narzędzia, no bo to był warsztat pracy, to był chleb dla To jak to wszystko przywiozła? Dla nas pociągiem. Miała pół wagonu. Naprawdę? Tak. A pan czeladniczy był ojca? Nie, ale pomagałem. Pomagałem, mieliśmy taki kot. To trochę dłuższa opowieść, jak przyszedł mój ojciec chrzestny, kierownik szkoły. Ojciec usiadł na warsztat i zrobił tak. Ja wyszedłem, a ojciec chrzestny mówi: panie Hryniewicz, to nie jest wychowywanie, to jest stresura. A ojciec mówi: ale my tak się porozumiewamy. Bo to ja, rzeczywiście, jak ojciec zrobił tak, daj piłkę. Jak tam, daj obcęgi. Młotek. I to myśmy w ogóle tak porozumieli, jak ojciec się tutaj pocił, i to bez słów żeśmy się porozumiewali. Także to czytam, to Hebelek. To przy pracy, ale w ogóle rozmawiał pan czasami z ojcem? Czy on z panem? Rzadko, dlatego że to była duża różnica wieku. Ojciec miał przyszło 40 lat, jak ja się urodziłem, także to dzieci trzeba mieć, jak się jest młodym po prostu.